Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team. Zagramy sobie znowu online. O kurwa, bo inaczej się nie wyrażę. Ile mam tych kontraktów? 11 jeszcze, to pierdoła, dobra. To idę to jeszcze jakoś załatwić. Nie chcę tak chcę, o. Wszyscy na kontrakty mi poszli. Dosłownie. Jemu też mogę? A muszę wyszukać zawodnika na tym, na rynku transferowym. Ile mnie to będzie kosztowało? Ta cena! Ale nie chcę tak, o tak chcę. Dobra, to w takim razie musimy kogoś na prawą... Kasaniego na prawą obronę, no trochę też słabo wygląda, szczerze powiedziawszy. Dobra, wrzucimy Taylora. Wygląda to lepiej ze zgraniem, ale ogólnie i słabiej. Okej, użyj karty. Tak, użyj. Ale jaja. Kontrakty. A ten Austin wygląda jak ten, jak z Policjantów i Policjantek, ten Krzysztof Zapała, jeżeli oglądacie. Tak, by the way. Taki sławny serial ostatnimi czasy. Kondycji mam jeszcze tyle. Moi ogólnie słabo kondycyjnie wyglądają. Ale muszę jeszcze tych sobie powymieniać, jeżeli chodzi o kontrakty. Wszystkie kontrakty zużyję. Muszę jakieś paczki pokupować, bo jest masakra po prostu. Za niedługo nie będę miał czym grać. Zdecydowanie. Czy czym? Nie będę miał kim grać, opowiedzmy tak. Po czym to zawsze jest grać. Ale kim nie będę miał grać i nie wiem, co ja wtedy zrobię, tak szczerze powiedziawszy. O, papa. Uuu. Drewno from las. Jest małe opóźnienie, ale przeżyjemy to jakoś. Dobra, bierzemy tą z Vanifu. Dosiądę się trochę bardziej, żeby mnie było lepiej widać. I żeby mi się wygodniej grało, tak myślę, przynajmniej wygodniej. Zgranie 100% gościu ma. O kurwa. Ocenę 77. Oj, to ciekawie się ciekawy mecz się zapowiada, ale ma brązowego tego. Brązowego ma menadżera. Ale tak poza tym to prawie same złotka, więc tak tego. Kiepsko to wygląda. Solidnie grają w tym sezonie, no, na miarę utrzymania w lidze. A kto wie, jeśli się skoncentrują, będą grać lepiej, może pokuszą się o awans. To dopiero półmetek rozgrywek. Wszystko jest jeszcze możliwe. Ależ niesamowity atak obrońcy. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Ale jak tak ja będę strzelał, to nie ma większego sensu. Aczkolwiek był Seba. Typu, ty do mnie, ja do ciebie. Ty do mnie, ja do ciebie. Kto to mówi, wszystkich szczęście jebie. Dokładnie. Pyk, oddajemy. Pyk. Odegranie, pyk. Pyk. Pyk, dogranie i Baniak! Jaj! Tuż obok celu. Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka. Ale to było fajne, no. Podszedł pod piłkę. Ej, co? Z takiego miejsca padają. Lol, ale to była patola. Jeszcze żółtą dostanie za to. No, dobra, nie zaczęli, a już mamy żółtą kartę. To było dobre. No, dawaj, biegnij po to. Biegnij po to, Cole. O kurwa. To gorzej to zrobiłem trochę. Fatalne podanie, no i strata. Mark Noble. No ale kurwa. Sędzia odgwizduje faul. No, nie mam za bardzo co tu zagrać. Jebsko bym powiedział. Bo ogólnie mogłem to zagrać szybko, ale... Z drugiej strony, po co grać szybko, jak nie było do kogo tam zagrywać? O lol, ale oni się pomieszali tam moi. No ale come on, dawaj. Ten Seba jest słaby jak woda. Oj. Ach, szkoda, strata. Oj!
Oj! Ależ wspaniale! Aj, fuck! Jest faul, jest rzut wolny. Co on mu zrobił? On go obrócił! Nie ma za co żółte kartki, a za tamto dostał. Ale już czerwo z tego wyszło. Musi się nauczyć strzelać wolne, zdecydowanie. Rzeczywiście, mam wrażenie, że widział już piłkę w bramce. No, widział siebie w bramce, a nie piłkę. O kurwa, ale mnie tam sieknął. Odzyskali piłkę w środku pola. Ale kurwa, miałeś jej nie wywalać na ten. Na aut. A. Tak, to jeszcze. Nie, bramkarz nie. Nie, to głupi pomysł, żeby bramkarz wychodził. Dobra, jest rożny. Bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. Od bramkarza? Przyjrzyjmy się sytuacji, po której sędzia pokazał żółtą kartkę. Da fakt. Myślałem, że nie od bramkarza. To jest dobre, to było dobre. No zatrzymał mnie nogami, no w takiej sytuacji, no. No jakby nie było, no. Dobra. Wypieprzymy to, że tak powiem brzydko. No z tego miejsca można strzelać. No ale kurwa! Mamy interwencję arbitra. Może żółtą kartkę mu za to, co? No! No. To kwalifikowało się na żółtą. Wreszcie. Wreszcie jakiś mózgowy, znaczy inteligentny sędzia, opowiem tak, bo w tej grze to się rzadko zdarza, zdecydowanie. Zobaczmy. Ale zdecydowanie, kurwa, kostkę bym mu skręcił. Świetnie, brawa dla bramkarza. Szkoda, że to obronił. Mogłoby być fajnie. A, co ja zrobiłem? Dobre podanie. Szaleńczy atakuje obrońca. Zdecydował się na strzał. A było ładnie. Naprawdę było ładnie. Będzie rzut rożny. No. I naprawdę niezły strzał. Tyle, że obok bramki. Fajnie by było, ale trochę się zmyło. Później zdobędą gol. Nacho Fernandez. Dobra, Nacho. No ale kurwa, stary. Dobrze i przejął. Aj. Dobrze próbował, ale stracił. No ale. Kurwa. Ajajaj, minąłem się z piłką. No brawo, znakomicie uniknął teraz ślizgu rywala. Dobrze. Nzonzi! Wow! Nie interweniuje. Bierz to. Dobra. Już poza boiskiem. To było dobre, naprawdę. Gość mi przysporzył teraz trochę problemów. Świetnie, udanie. Dobrze. Aj, kurwa, myślałem, że mój to przejmie. Szansa! No i strzał. Tak, to se może strzelać, gościu. Całkiem niezły, gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Dobra, dobra, metr to on by w bok musiał przybliżyć, a nie. Oskin. Ładnie go minął. Jest dośrodkowanie. Ale nie tak, to było słabe. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Aj, nie. Nie możemy im tak dać klepać. Dobre przejęcie podania w środku. Dokładnie. Ale. Aj, kurwa. Zmaściłem to znowu. Dobra, jest bramkarz, to nie ma się czym przejmować. Aj, zabrał mi ją. Co? Kurwa, kontuzję dostałem. Kontuzjowanego zawodnika mam. Dlatego muszę jak najszybciej przejąć piłkę, chciałem powiedzieć. Trochę kiepsko to wygląda. Tak, wiem, że Mason ma kontuzję. Ale niestety w tym przypadku nic tu nie zrobię. Nzonzi udanie zablokowali ten strzał.
O kurwa. Jest okazja. Dobra. Nie możesz wstrzymać gry bez piłki, ale teraz mam piłkę i chciałbym ją wstrzymać. Mason ma ten środkowego pomocnika. To zrobimy od razu parę zmian. Austina stamtąd wypieprzymy. I środkowego pomocnika defensywnego zmienimy. Okej, okay, możemy grać. Oh. Trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. Zmieniamy trzech, co prawda. Nawet się pierwsza połowa nie skończyła, ale trudno. Jak mus, to mus. Nie! No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Bardzo dobrze. Aj, nie tak. Aj, nie tak. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. No ale no mógł to puścić już, kurwa. 6 strzałów, 3 celne, 52 piłki. No, gra jest wyrównana strasznie, zdecydowanie strasznie wyrównana. Allianz Arena już z powrotem się zapełnia i możemy relacjonować. Ty, ale on tak będzie. Drugą piękna interwencja. Dobra, zmieniamy trochę trybu na ofensywnego. Oj, trochę to znosiłem teraz. A Korea. No dawaj, biegnij, biegnij, stary. Aj, 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 aj. Dobra, biegniesz, 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 dasz radę. On jest słaby. Fuck, to gorzej. Zdecydowanie gorzej. Zdecydowanie! W takiej sytuacji już drugiej gościu mieć nie będziesz, zdecydowanie. To była setka, dosłownie była setka. Dobra, trochę to zmaściłem. Interwencja i. No i co? A, dla mnie, no i to mi się podoba. No, aj. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. No ale nie temu. Ach, co ja robię, lol? No i będziemy się tak oddawać. Dawaj. Cudownie dograł. Udana interwencja. Aj, szlag by tu trafił. Ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Grywa tę piłkę głową do partnera. Aj, kurwa, on już mnie rozsen. Rozpracował tutaj, widzę. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, ale kurwa, co to było? Lubi grać na granicy. Co? Ale powinien bardziej. Ale dupa, nie do tego chciałem podać do tego bliżej. Aha. Tak to tam wyglądało. No dobra. Ale idź widal. Ale gościu. Dobra, nasz jest. Bardzo dobrze. O ty kurwa dziadu. No nie, on się z nim minął jeszcze. Bez jaj. Zdecydowanie bez jaj. No ale. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Come on, no to już jest uporczywe, naprawdę. Cały czas jest to samo. Na statystykę i zobaczmy, ile razy faulowały oba zespoły. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Główkuje! Pewnie. Aj! I piłka jest w jego rękach. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. No kurwa! No i mamy
rzut wolny, będzie groźnie. Może żółtą byś mu dał za to teraz? Bo to już było chamskie, zdecydowanie. Rozpoczęli od poprzeczka na co? Utratą bramki. Czy wy to widzieliście? To jest niebywałe, ten gościu ma takiego farta. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Ale idź Vidal. No oddałem mu piłkę. Tak, oddałem mu piłkę. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Angel Correa! Znowu tylko napędzili rywalowi strachu. Delikatnie rzecz ujmując. Ale że tamto z tego wolnego nie wpadło, nie? To ja nie mam pojęcia. Crouch. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No pff. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Andre Gomez. Wygrany ten pojedynek 1-1. Dobra. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Szansa! Ale prosto w rywala. No piłka opuściła. Strasznie ciężko, strasznie ciężko. Ale to jest niemożliwe po prostu. To jest po prostu kurwa niemożliwe. Czy wy to widzicie? Nie przekroczyła linii bramkowej. Jaka patola! Rzut oka to wcale nie było takie oczywiste i łatwo mogło dojść do pomyłki. No nie, i teraz trzeba wracać. O fuck. Ajajaj. Jak ja jestem chujowy. Taki błąd. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Ale frajersko to wyszło. Naprawdę. On ma takiego farta, a ja taki nie fart. Regulaminowego czasu gry. I co, teraz jeszcze jedną mi sieknie? No już do dupy. I będziemy mieli rzut rożny. A. Powtórka sytuacji po Javi Lopez mi strzelił. Prowadzenie w końcówce. Kiepsko. Ale znakomicie to wyłapał. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na twarzach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczny moment. Klaucz. Co? Nie interweniuje. Broni dziś jak w transie. Chyba zachować jeszcze to. Ustawiają piłkę w narożniku. Ja tego nie rozumiem. To jest ten moment, na który czekali. Jeśli wykorzystają, będą... Dawaj! Kurwa, jeszcze ich będzie. No i w pizdu, już jest po grze. Już to przerżnąłem, ja już to wiem. Dobre przejęcie podania w środku pola. Jeszcze mnie tak tutaj załatwił chamsko. Odebrał piłkę czysto. Kurwa, ja nie mogę tej piłki przejąć w ogóle. No ale idź. No, stary, ale nie tak. Zażegnali niebezpieczeństwo. Ale nie tak! No już jest po grze, już jest GG. Ale to było tak so much nie fair. Bramka, strzela. Świetnie. Naprawdę, tak so much nie fair to wyszło. Rzut wolny. No i już jest po grze, w tym momencie już jest GG. Psz, psz. Nie świsnął jeszcze, no. W tym meczu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo. Ale jak... Tak było... Zakończył spotkanie, a oni przegrywają. Zastanawiam się, czy stać ich było na inny wynik. Jak sądzisz? Uważam, że nie dali z siebie dziś wszystkiego. Mogli pokazać więcej. 2-1 powinno być w tym meczu. Pierwszy to ten wolny, a drugie to ten kurwa, co wyszedłem sam na sam pod sam koniec. Ja nie wiem, jakim cudem to nie wpadło. Naprawdę nie mam pojęcia. Co mi po tym, że dostanę 423 punkty, jak ja nie mam wygranej, to do dupy taka robota. No. Jeszcze 4 mecze mi zostały, jak nie ten, no to nie wiem, chyba bez sensu. 3000 monet mam. Więc coś trzeba zmienić w swoim zestawie, w składzie, jeżeli o to chodzi. Patrzmy na mój skład w ogóle, ten ma kontuzję, więc środkowego pomocnika będę chyba potrzebował. No, zdecydowanie. Aha, tylko tego z Walencji mam w takim razie.
Kiepsko to wygląda. Dobra, środkowego pomocnika trzeba wziąć z Anglii. Okej, no to słuchajcie, no zakończymy sobie ten odcineczek tutaj. Jeżeli wam się podobało, wiecie co macie zrobić. Dzięki za oglądanie, no i cóż. Zapraszam do następnych odcinków. Na razie, cześć! Czemu? Usuń ten filtr.